Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Za moment pierwszy gwizdek arbitra. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym gwizdku sędziego. Może być niezłe widowisko. Właśnie rozpoczęli. Paweł Brożek. Pięknie piętą, dokładnie do kolegi. Jankowski. Ależ piękna bramka. Jestem pod wrażeniem jego umiejętności. Ależ świetne uderzenie. Zdolny ruch bramki. Proszę popatrzeć, z jaką precyzją strzelający umieścił piłkę w dolnym rogu bramki. Murawski. Oddaje piłkę koledze. Czy to wykorzysta? Zmylił obrońcę. Dobre, dalekie wybicie. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę. Ładne podanie. Znakomicie, w tempo. Pięknie to zrobił. Ciekawie się to rozwija. Jest. No gdyby nie on, byłby gol. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Oddalają grę od strefy obronnej. Mocne uderzenie głową. No i mamy stratę piłki. Burlika. Podał do part. Piłka trafia w gracza z pola. No, tego typu akcje nie podobają się publiczności. Darosa. Murawski. Dobrze podał. Czy to wykorzysta? Niebezpieczna sytuacja. Kapitalne zagranie. Ekspedują piłkę poza boisko. Podniesiona chorągiewka, spalony. Przeciwnicy przejęli. Patryk Małecki. Jest okazja! Ech, było blisko, ale bramkarz, jak widzimy, rozpocznie. Za moment rozpocznie grę bramkarz po tym, jak piłka opuściła boisko. Skutecznie dograł do kolegi. No teraz mają szansę. Piłka w bramce i mamy wyrównanie. Ta bramka przywraca im nadzieję. Jest remis. Gol rzeczywiście kapitalny. Proszę popatrzeć na tę precyzję strzału. Burlika. Dudka.
Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Bogucki. Semir Stilić. No trzeba pochwalić go za to podanie. No ale świetnie zablokował. Sędzia gwiżdże, jaka będzie decyzja? Myślę, że mógł się teraz zdecydowanie bardziej postarać. A tymczasem zmarnowana okazja z rzutu wolnego. Przeciwnicy przejmują piłkę. Paweł Brożek. Semir Stilić. Dobre podanie. Szaleńczy atakuje obrońca. Świetna akcja w obronie. Patryk Małecki. Piękne podanie. Mat. Sędzia obwieścił, że pierwsza połowa właśnie się zakończyła. Ciężko jest wskazać faworyta po pierwszej połowie. Zgadzam się, Darek. Wydaje mi się, że to jest mecz godnych przeciwników. Murawski. Bardzo dobre podanie. Ma miejsce, by dośrodkować. Ładne dośrodkowanie. Niebezpiecznie, bezpańska piłka. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Semir Stilić. Ależ piękne podanie. Ryzykownie, ale udało się. I będą mieli rzut rożny. Główkuje na bramkę. Spójrzmy, piłka w półkarnym. Niecelnie i wciąż remis. Sędzia nie przerwał i zastosował przywilej korzyści. Świetnie odebrali tę piłkę. Próbują ataku bokiem boiska. Jankowski. Czy to wykorzysta? Ależ mieli teraz szansę. Zabrakło chyba trochę wyrachowania. I będzie rzut rożny. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Za moment rozpoczną grę od własnej bramki. Wciąż remisowo, czasu do końca coraz mniej. Słusznie trener decyduje się na zmianę. Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Nieporozumienie i strata piłki. Paweł Brożek. Patryk Małecki. Imponująca forma tego zawodnika. Powiedziałbym, że rzeczywiście gra świetnie. Kontynuują atak. Świetne podanie, czy to wykorzystają? Dzięki tej bramce prowadzą. Zdobywcy bramki, jak widzimy, skazywani na porażkę, właśnie obejmują prowadzenie. I jeżeli do końca meczu utrzyma się ten wynik, będziemy świadkami sensacji. Pięknie wycelował, nie dał żadnych szans bramkarzowi.
Piłka w pole karne. Kto pierwszy przejmie tę piłkę? Nieudany strzał za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Piłka minęła linię końcową i rozpocznie bramkarz. Groźnie, ale zdążyli na czas. Wyraźna zmiana taktyki zespołu przegrywającego, ale nie mają innego wyjścia. Postanowili zaatakować. Zdecydowali, że nie ma co czekać. Trzeba odrabiać straty, zanim skończy się mecz. Celnie do partnera. Kapitalnie w pole karne. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Piłka wciąż w grze. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Czy to wykorzysta? Kapitalna obrona. Gra dziś fantastycznie. Można powiedzieć teraz albo nigdy, jeśli marzą o wyrównaniu. Rzut rożny, podwójna zmiana. Dobra główka, szkoda. Tracą siły na takie strzały, ale przecież tak strzelając nie wyrównają. Tym razem nie zagrozili bramce. Zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Dobre odebranie piłki bez faulu. Głowacki. Stensas. O, udało mu się ładnie podać. Ależ niesamowity atak obrońcy. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Żadnych problemów nie miał, żeby złapać tę piłkę. Całkowicie nieudane zagranie. Byli dziś lepsi o zaledwie jedną bramkę. Zwyciężają 2-1. Ale zaskakujący rezultat. Nie byli faworytami. Na przekór wszystkim udało się im dzisiaj zwyciężyć. Dziś już się z Państwem żegnamy. Za uwagę dziękuję bardzo Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.